Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, ósmym już odcinku naszego cyklu Lud Jedynego Boga. Ten cykl towarzyszy nam w tegorocznym adwencie i chcemy bliżej poznawać Izraela. Ten lud, z którego według ciała jest Jezus. Dzisiaj powiemy sobie krótko o społecznych różnicach, które dotyczyły płci w pierwszym wieku naszej ery. W tytule odcinka pojawia się prowokacyjne pytanie: czy Jezus był żydowskim feministą? Spójrzmy najpierw do faktów zawartych w Ewangeliach, które wymieniają wiele kobiet. Są wśród nich te, które Jezus uleczył: Samarytanka przy studni, z którą Jezus prowadzi rozmowę. Wdowa wspierająca świątynię w swym ubóstwie, czy matka, której Jezus wskrzesił z martwych syna. Kobiety podążały też za Jezusem, usługując jemu i dwunastu ze swego mienia, o czym oczywiście wspomina też ewangelista Łukasz w ósmym rozdziale. Mamy Marię Magdalenę. Z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów. Mamy Joannę, żonę Chuzy, który był zarządcą u Heroda i wiele, wiele innych. Kobiety były również wśród uczniów Jezusa, wśród tych, którzy podążali za nim. Była matka Jakuba i Jana, czy też Maria Magdalena. Te kobiety były bez wątpienia Żydówkami. Nie tylko świadczy o tym miejsce, w którym, w którym żył i nauczał Jezus, no ale też ich pochodzenie i imiona. Bardzo ciekawym jest fakt, że to właśnie Maria Magdalena stała się apostołką z martwych wstania. Jak trudny to był fakt w patriarchalnym społeczeństwie. Niech świadczy o tym to, że ani Paweł zdaje się nie wspominać ani razu o Marii Magdalenie w swoich pismach, ale też tradycja chrześcijańska Kościoła Zachodniego chce widzieć w niej od papieża Grzegorza Wielkiego nawróconą grzesznicę, a nawet prostytutkę. Czego tak naprawdę w żaden sposób nawet nie sugeruje nowy testament. Również stanowisko Jezusa zabraniające rozwodów świadczy na korzyść zaczerpniętej tezy z dzisiejszego tytułu. W relacji Marka i Łukasza Jezus całkowicie mówi o nierozerwalności małżeństwa u Mateusza, zostawiając tę klauzurę porneja, tłumaczoną najczęściej jako sprawa nierządu. O rozwodach było trochę więcej wczoraj, dziś tylko dodam, że niektórzy rabini dopuszczali rozwody, uważając, że w ten sposób nie tylko mężczyzna, ale i kobieta mogą uniknąć nieszczęśliwego życia. Trzeba jednak dodać, że większość stała na stanowisku, że ponowne małżeństwo po rozwodzie jest niedopuszczalne tak dla kobiety, jak dla mężczyzny. To było stanowisko rabinów, niestety praktyka życia z większą pobłażliwością traktowała w tym względzie mężczyzn. Jak wyglądała sytuacja kobiet w judaizmie w czasach Jezusa wśród Żydów? Oczywiście społeczeństwo to było w dużej mierze patriarchalne. Taki układ obowiązywał nie tylko u Żydów, ale właściwie w całym antycznym świecie. Jeśli spojrzymy na cały Tanach, czyli Biblię hebrajską, to mimo, że częściej mamy wrażenie, że jest pisana przez mężczyzn i dla mężczyzn, występuje w niej wiele kobiet, które odgrywają ważną rolę w historii zbawienia. Jednym z ważnych obowiązków żony było posłuszeństwo mężowi, czego wyraz daje też święty Paweł, który jako faryzeusz był uczniem Gamaliela, który to był wnukiem Hillela, o którym mówiliśmy wczoraj, w samych tekstach rabinów. Znajdziemy wiele pouczeń i wskazówek dla żon i matek. Główną społeczną rolą kobiety było oczywiście macierzyństwo, które, w judaizm, które judaizm traktował bardzo poważnie i ukazywał jej jako źródło Bożego błogosławieństwa. Z małżeństwem było związane wychowanie dzieci i prowadzenie domu, dlatego kobiety nie mogły podejmować pracy zarobkowej. Ta sytuacja niestety dotyczyła także kobiet samotnych i w duch, dlatego ich sytuacja materialna była niestety bardzo trudna. Obowiązkiem męża było zadbać o utrzymanie kobiety, zapewnienie jej domu i wyżywienia. Miał obowiązek wykupić ją, gdyby popadła w niewolę. Miał też zakupić stosowne dla niej leki, gdyby była chora. Obowiązkiem męża było też zorganizowanie pogrzebu dla zmarłej żony, i tu ciekawy przepis rabiniczny: nawet jeśli mężczyzna był bardzo biedny, miał na pogrzeb postarać się przynajmniej o jedną płaczkę i o dwóch fletnistów. Nie ma co za bardzo wypierać faktu, że pozycja kobiety była niska w ówczesnym świecie wśród Żydów. Niektóre środowiska uważały, że żona jest wręcz własnością męża. Ogólnie kobiety były często pod stałą kuratelą najpierw swojego ojca, no a potem swojego męża. Zadaniem ojca było strzec dziewictwa kobiety jeszcze niezamężnej, a potem mąż czy inny krewny właściwie też bardzo często ograniczał pewną swobodę swojej żonie. Nie dziwi więc fakt, że Maryja przychodzi do Jezusa w relacji ewangelistów właśnie z jego krewnymi. Jak mówi ewangelista, oto Twoja matka i Twoi bracia. Zachowała się opinia rabina z końca I wieku, który mówi, że granicą dla kobiety niezamężnej są wewnętrzne drzwi czyli tak naprawdę drzwi jej komnaty, pokoju zaś dla żony drzwi zewnętrzne czyli drzwi domu. Kobiety w zasadzie nie brały udziału w życiu publicznym, nie mogły występować przed sądem. Tak mówi o, o tym Józef Flawiusz, że od kobiety nie wolno przyjmować żadnych zeznań ze względu na lekkomyślność właściwą i w ich płci. A i tak w zasadzie w jednym zdaniu dodaje, że również niewolnicy nie mogą być świadkami przed sądem. Kobiet też nie pozdrawiano na ulicach. Jednak w kręgach saducejskich, w domach ludzi bardziej majętnych, przepisy dotyczące tej segregacji płciowej były bardziej liberalne. Co ciekawe, dotyczyło to również środowiska wiejskiego. Może właśnie dlatego Maryja, choć zaślubiona Józefowi. Udaje się sama do Elżbiety, choć w zasadzie powinna była pozostać pod kuratelą ojca e, aż do momentu wesela. W sferze religijnej również istniała segregacja płciowa. Kobiety miały w świątyni herodiańskiej specjalny dziedziniec, który był położony za dziedzincem pogan, ale znajdował się on 15 stopni poniżej dziedzińca mężczyzn. W synagogach kobiety również miały specjalne pomieszczenie, czasem z osobnym wejściem. W nabożeństwie powinno według przepisów uczestniczyć co najmniej 10 mężczyzn. Kobiet niestety w to nie wliczano. Trzeba przyznać, że nierówność między kobietami i mężczyznami zaczęła się jeszcze bardziej pogłębiać. W czasach judaizmu rabinicznego po zburzeniu świątyni. Rabbi Eliezer znany był z opinii, że lepiej by to raz płonęła niż miała być przekazana kobietom. Jeszcze modlitewnik hasycki z 1948 roku, wydanym w Nowym Jorku, zawiera modlitwę rabiego Judy ben Allaja, który żył w II wieku. Niech będzie uwielbiony pana, donajże, nie uczynił mnie poganinem. Niech będzie uwielbiony Pan Adonaj, że nie uczynił mnie kobietą, niech będzie uwielbiony Pan Adonaj, że nie uczynił mnie niewolnikiem, w niektórych wersjach ignorantem. Tę modlitwę miał co rano odmawiać każdy pobożny żydowski mężczyzna. Czy zatem rzeczywiście chrześcijaństwo przyniosło tak wielkie zmiany i stało w opozycji do judaizmu? Zamiast przeciwstawiać Jezusa. Patriarchalnemu środowisku żydowskiemu czasów II świątyni trzeba jednak raczej sięgnąć do innych źródeł, które ukazują żydowską, żydowskie kobiety. Również ruch faryzejski był silnie wspierany przez prawowierne żydówki. Czasem nawet mimo sprzeciwu ich mężów, wśród nich najbardziej znana była żydowska królowa panująca od 76 do 67 roku przez Chrystusem Aleksandra Salome, Teksty z Nadmorza Martwego ukazują też możliwość kobiet, e, możliwość występowania przed sądem w przypadku kobiet, e, przedstawiania przez nich dowodów, e, co, jak słyszeliśmy w rabinistycznych poglądach, było niedopuszczalne. Znane były również zorganizowane grupy kobiet zwane matkami lub starszymi. Jedna z takich grup, według relacji Józefa Flawiusza, walczyła zbrojnie w czasie powstania przeciwko Rzymianom w roku 70 naszej ery. Chrześcijaństwo o środowisku judaistycznym było sektą, było zupełną nowością. To również sprawiło, że kobiety przyłączały się do tego ruchu. Świadczą o tym dzieje apostolskie, również rozszerzanie się dobrej nowiny wśród pogan było też powodem zmian. Oczywiście, nauczanie Jezusa i jego czyny są wyjątkowe. Tak jak wyjątkowa jest jego postawa wobec kobiet, która daleko wybiegała poza ówczesne zwyczaje, bo to była postawa, która była odzwierciedleniem przykazania miłości, które głosił i wypełniał Chrystus. To coś więcej niż feminizm, to coś więcej niż jakaś równość, czy to coś więcej niż tolerancja. Miłość Jezusa Chrystusa. Które naprawdę dotykał również tych wszystkich odrzuconych, chorych, celników i grzeszników. To właśnie dlatego Ewangelie są takie pełne wydarzeń i spotkań niezwyczajnych dla społeczeństwa tamtych czasów, ale myślę, że też czasem niezwyczajnych dla społeczeństwa dzisiaj i naszych relacji. Życzę Wam pięknych kolejnych dni adwentu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Bogiem.